Polski, to proszę z nami. Najczęściej słyszymy karnawał Solidarności, stan wojenny, Solidarność, Wolność. Radio obrotowe, Radio Tok FM, Euro Koncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Proszę z nami. Proszę Państwa, zanim oni to pokończą te reklamy, to zanim oni pokończą te reklamy, to 100 lat minie, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Proszę z nami, proszę z nami. Proszę z nami. Radio Koncita, Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Polskie Radio 24, zbliża się 17. Tak. W Zeusa wierzę. Czas na informację dnia. Premier Morawiecki w Berlinie o zagrożeniu ze strony Rosji i gazociągu Nord Stream 2. Nie zgadzam się tutaj w takim podejściu, że to jest dywersyfikacja, bo to jest gaz z tego samego źródła, tylko oczywiście inną drogą. Starosta Włodzisławia wnioskuje o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Za propagowanie faszyzmu lub innego ustroju. Według wicepremiera Rozenki, przyjęte przez polski parlament prawo może prowadzić do podważania praw Ukraińców, którzy pracują w Polsce i państwo społecznych i obywateli. Co to dokładnie znaczy? Czy po 18 będę dopuszczał ambasadora Ukrainy w Polsce? Andrzej Deszczyca będzie moim gościem popołudniowej rozmowy. Będzie więc okazja, żeby zapytać też o wizytę Piotra Glińskiego. No tak, usłyszeliśmy, że padło takie zaproszenie dla wicepremiera. Pytanie, czy nie zostanie realizowane, czy to kwestia tygodni, odpowiedzi szukamy do godziny. Jest już 17 oficjalnych kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Nie jest tego zaznaczone, że było opublikowane właśnie na Unii Europejskiej. Morawiecki podkreślił, że problem Rosji nie jest sprawą poszczególnych państw. Kopytka często robimy w domu, a jak to zrobić smacznie? Stowarzyszenie Czego powiedział
całości się przyznali tego konkursu. Nie wiedziałam, że poradki są tam bardzo pełne żelaza, a właśnie żelazo bardzo dobre jest na układ. Pan znajdziecie przyznaczony do zwycięskiego dnia. Spokojnie wchodzę na swoją muzykę. Radio, muzyka, sakty. RMF FM. Dobrej pogody do realizacji grantów. Życzy sponsor prognozy. Firma Provident Polska. Została zaciągnięta z partyjnego dyskusji. Przed godziną wspominałem o tym, że gdyby ktoś poszukiwał śniegu, gdzie go można znaleźć, jest propozycja halo. Jeżeli szukacie śniegu, to zapraszamy w Bieszczady. Jakby nie brakuje nic nadmiar, wyciągnijcie czynne, także zapraszam serdecznie. A już, wszystko mi do głowy, to wszystko wspomnienia ścisnę. Trzeba się tam wybrać. Zarośnienie w Bieszczadach, to już wiemy. A to zatem przez weekend, chyba ze śniegiem w całej Polsce. Nie ma dobrej pogody do realizacji. Przecież sam są prognozy. Firma Provident Polska. Na miejscu pracowała dysponująca między innymi szkoła. 4 minuty po 17:00. Właśnie czy to już jest czas skoków? Jadę. Kosta nie widać, ale myślę, że dojadę. No to korki się zaczęły. Szerokości na drogach, no i specjalnie dla was. Tylko Anczery, RMF FM w lepszej połowie dnia. Jacek Mąkowicz, cześć ponownie. Początkowo także marzną zamrzawka. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże zwiększyło się dniami i miejscami. Na obrzeżu i Pomorzu oraz w centrum słabe deszcze ze śniegiem i śniegiem w województwach południowo-wschodnich oraz na zachodzie mgły ograniczające działalność do 100 metrów. Termometry pokażą od minus 6 stopni na południu do 0 na przełożeniu w obszarze i 2 na wybrzeżu. Na południu Karpat miejscami spadek temperatury do minus 12 stopni. I kurwa dziady tutaj te pioseneczki swoje, serio? Waju wasza mać. No, takie ciemne dziady. Nie mają nic do zaoferowania, a ci reklamę tu puszczają, no.